Dzień dobry, tam was wszystkich serdecznie. Emil z tej strony, witajcie drodzy widzowie. Proszę państwa, wyszło nam Legacy of the Void jakiś czas temu i prosicie, Emilu, zrób jakieś poradniki dla tych początkujących, dla tych, co dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze StarCraftem, albo lamią i ogólnie są słabi, może grają od dawna. No, postanowiłem coś takiego zrobić. Było mi troszeczkę ciężko, bo myślałem cały czas, jak to zrobić dla poszczególnej rasy po kolei. Czy może rzucamy jedną rasę i potem mówimy, to jest podobnie u Protosa, podobnie u Zerga, podobnie u Terana. Nie, pierwsza rzecz, o której pomyślałem na dzień dobry, to żeby przedstawić wam opcje, które mogą być dosyć ważne, o których bardzo często gracze zapominają. Czyli, proszę państwa, poznam opcję menu i najważniejsze rzeczy, które powinniście sobie ustawić w grze, aby dobrze wam się grało tutaj już na ladderze. No, więc zaczynamy. Pierwsza podstawowa rzecz to naciskamy F10, wchodzimy w opcję. Gra jest w języku angielskim. Od razu tutaj grzecznie mówię, gra jest w języku angielskim. Będziecie sobie liczyli, jak to byłoby po polsku, bo nie wiem, ile osób po angielsku ogląda, ile po angielsku gra, a ile po niemiecku, francusku czy w innych językach. Więc opcje lecimy po kolei. Ustawienia, które aktualnie w tym momencie widzicie, co one oznaczają? Oznaczają banalną rzecz. Większość graczy zawodowych gra tak. Low, medium, shaders medium, models high. O, jeszcze raz. Low, shaders medium, models high. Grają na takich ustawieniach. Ja osobiście podczas simu gram wszystko na medium, żeby to wyglądało w miarę ładnie. Dlaczego w taki sposób się gra? Sprawa jest banalna. Zbyt dużo rzeczy nie rzuca nam się w oczy. Nie jest zbyt kolorowo, nie jest zbyt... Kolory po oczach nie walą. Najłatwiejsza rzecz, którą można powiedzieć. To jest raz. Dwa. Dlaczego tej shaders i models jest na high? Z banalnego powodu. W momencie, w którym gracie przeciwko Protosowi, jeżeli macie models ustawione na low, nie będziecie widzieli, co jest warpowane, jaka jednostka jest warpowana. Jeżeli models jest na high i jesteście w stanie to zobaczyć, czy to jest Stalk warpowany, czy to Zealot, czy High Templar, coś innego, widać lekko poświatę. Ventral Sync jest wam, niektórzy go używają, niektórzy nie, troszeczkę minimalny lag może się tutaj pojawić, jeżeli będzie on Ventral Sync on, ale jeżeli wasz komputer się grzeje, to zostawcie go na on. Jak nie, to może być na off. Ja gram w Windows Full Screen z tego względu, jak mógł sobie walnę alt-tabem, to przynajmniej mi z gry nie wyjdzie. Następna rzecz to dźwięki. To ustawcie sobie jak oczywiście chcecie. Ja ustawiam sobie zawsze sound quality na medium. Czasami, jeżeli macie dedykowanej karty dźwiękowej na high, może być większe zużycie procesora, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale uwierzcie mi, tak to jest. Voice chat, tutaj zapominamy, tutaj nie dotykamy tego, to powinno być wykreślone. Blizzard powinien zniknąć w tej chwili i przeprosić nas za to. Następna rzecz, mysz i klawiatura. Dosyć ważna rzecz. Możemy sobie ustawić czułość myszy, ja to z automatu mam wyłączone. Jest zoom pod naszym scrollem. I teraz smart on off, jeżeli chcecie, żeby wam znikało, jeżeli macie dwa ekrany, wtedy warto jest tutaj ustawić na smart, nie będzie wam przechodziło, nie będzie wam uciekało. Następna rzecz, rozmiar kursora, może być wielki, może być tyci. Proponuję osobiście znaleźć gdzieś złoty środek. Są gracze, którzy ustawiają to na olbrzymie. Dlaczego? Łatwiej jest im trafić, łatwiej jest im znaleźć ten kursor. Wygląda to wyraz dziwnie, ale uwierzcie mi, są tacy, którzy lubią coś takiego robić. Osobiście uważam ciut większe niż zwykle. Ustawienie teraz prędkości przewijania to jest dosyć ważna rzecz dla niektórych. Ja ustawiam sobie wszystko standardowo na 50% gram Full HD, czyli 1080, czyli 1920x1080 i po prostu mi to pasuje. Jak myszką scrollujemy, to jest jedne, później jest drag scroll, czyli naciskamy środkowy trzeci klawisz myszki, czyli scrolla naszego i przejeżdżamy oraz oczywiście na klawiaturze. Mało kto korzysta ze scrollowania na klawiaturze, w sumie nie znam nikogo, kto by z tego korzystał. No dobrze, następna rzecz dosyć bardzo, tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz w tym momencie, nasze tutaj gameplay i nasze powiadomienia.
parę rzeczy. Po kolei lecimy, co powinniście mieć ustawione u siebie. Przede wszystkim chcecie dostawać alarmy, możecie sobie to ustawić, czyli tu po lewej stronie coś wam się pojawi, że o mój Boże, coś się dzieje. To jest to. Następna rzecz, bardzo, bardzo ważna, Display Build Grid. Nie jestem pewien, czy to standardowo jest włączone, czy też nie, ale to, przez czegoś kiedyś nie korzystałem, bo będziecie mieli siatkę. Zauważcie, że aktualnie tej jako takiej siatki nie ma. Ja w ogóle powinienem tutaj coś już tworzyć swoją drogą. Nie ma siatki, prawda? Jak coś budujecie, nie wiecie, ile miejsc w koło będzie to, jak coś zajmowało. Jest chyba minimalna. Takową siatkę bardzo warto mieć. Jakkolwiek to zabrzmi. Dzięki temu będziecie wiedzieli, ile dodatkowych pól jest gdzieś w koło. Będziecie wiedzieli, ile jest miejsca obok. Czy, jak sobie coś postawię, tu będą dwa miejsca, trzy miejsca. Czy mamy miejsce pod spodem, żeby postawić jeszcze jednego gate'a, czy tego miejsca nie mamy. Z czasem będzie to już dla was tak całkowicie się przyzwyczaicie do tego, żeby coś takiego robić. Ale teraz, na początku, warto jest mieć tą siatkę odpaloną, żeby wiedzieć, co się tutaj zmieści. Dlaczego to jest ważne? Bo na przykład taki immortal potrzebuje dwóch miejsc. Piękne tutaj krateczki, aby przejść swoim wielkim, wielkim zadkiem. Więc warto, jak robiąc walla, wiedzieć, że hej, to są dwa miejsca, a nie jedno. Albo jak robimy walla i chcemy stawić się zelotem, warto wiedzieć, że tam powinno być równo jedno miejsce, a nie dwa, trzy wolne. Następna rzecz, ale mam jestem dzisiaj zakatarzony, którą możemy sobie tutaj wystawić, ustawić dosyć ważna, Enable Simple Command Card. Czy to jest ważne? Szczerze powiedziawszy, nie powiedziałbym, żeby to było tak ważne. Zobaczmy, czy to w ogóle cokolwiek zmienia. Tak, teoretycznie zmienia. Teoretycznie tak, już się tego przyzwyczaiłem, więc warto mieć to wyłączone. Dlaczego? Abyście poznali skróty po stronie prawej, żebyście wiedzieli, co jest Hold, co robi S, co robi P na klawiaturze, co robi A. Ale do tego wszystkiego jeszcze wrócimy, oczywiście. Ja sobie tutaj zrobię parę rzeczy, żeby komputer mnie oczywiście nie zabił. Wracamy do gry. Więc to teoretycznie lepiej jest mieć na początku, proszę Państwa, wyłączone. To jest bardzo ważna rzecz. Enable Enemy Unit Selection. Co to oznacza? To musi być włączone. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jest to wyłączone, nie możecie zaznaczyć jednostek przeciwnika. Jeżeli nie możecie zaznaczyć jednostek przeciwnika, nie wiecie, jaki przeciwnik ma upgrade'y. Nie wiecie, jaki budynek jest tworzony, jeżeli na niego najedziecie, bo nie wiecie, bo tego nie widać. Więc to jest perfidnie ważna rzecz. To musi być włączone. Następna rzecz to punkty doświadczenia, może być on-off. Powiem szczerze, warto jest mieć to włączone. Dlaczego? Włącznik, wyłącznik. Banalny powód. Czasami zdarzy wam się na przykład rzucić Fangala, zaatakować w mgle wojny, czyli nie widzicie, czy przeciwnik tam jest, czy też nie. Jeżeli zobaczycie plus 10, plus 50, plus 100, to znaczy, że udało wam się zabić przeciwnika. Więc warto jest to trzymać z czasem. Odzwyczajcie się od tego całkowicie, przestanie wam to przeszkadzać, a może pokazać coś ważnego. Następne rzeczy, Color Blind Mode, jeżeli no, macie problem z widzeniem kolorów, to się przyda. Display Team Color Life Bars to jest dla gier drużynowych tak naprawdę, a następna rzecz, dosyć kolejna w sumie ważna rzecz, to jest Team Color Intensity. Co to oznacza? Zauważcie, że teraz moje jednostki troszeczkę są bardziej jaskrawe, zauważyliście? Są bardzo jaskrawe. Tu możemy kolor zmienić sobie. Tak jest standard. A tak jest oczowalnie. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest ważne. Z banalnego powodu. Gracie link kontra link? Chcecie wiedzieć, gdzie są wasze jednostki, gdzie są jednostki przeciwnika? No to dzięki temu będzie wam się to wszystko pojawiało. No może nie bądźmy tacy wredni i nie atakujmy. O mój Boże, Link przyszedł mnie zaatakować. O tym może jednak zaraz. Kolejna rzecz. Show Unit Life Bars. Czy o tym mówiłem, czy też nie. Ustawcie sobie to na zawsze. Co to oznacza? Zauważmy sobie tylko uszkodzone. Nie widzimy, ile życia energii mają dane jednostki. No bo nie widzimy. Zauważymy małe co nieco w momencie, w którym budynek jest uszkodzony.
Więc jej, bardzo fajnie. Możecie sobie to ustawić w ten sposób. Ja w sumie zostawiam tak, bo jest to najłatwiejsze podczas streamowania. Najlepiej to wygląda. Proponowałbym ustawić sobie na początku Always. Dlaczego? Dzięki temu zawsze będziecie wiedzieli, ile jest życia, ile jest tarczy, ile jest energii. I to jest bardzo ważna informacja. Jeżeli gracie bez tego, możecie mieć problem. Będziecie mieli problem. Możecie ustawić sobie, że selected, czyli tylko jednostki zaznaczone się pojawiają. Problem jest tutaj tego rodzaju, że na przykład akurat będziecie robili coś innego i trzeba wpierw zaznaczyć, a potem wycofać się jednostką, która właśnie oberwała, która została zaatakowana. Nie. Najlepiej jest, czy możecie zrobić jeszcze... Jak to się robiło? Za chwilę sobie może przypomnę kontrol. Kurczę, aha, czyli tego się chyba w grze nie da. W replayach może to zaznaczyć. On, off, na klawiaturze. Proponuję dla Was albo ustawić damage, czyli uszkodzone, albo na zawsze. Grupy kontrolne możecie sobie schować, żeby ktoś na streamie Was nie widział. Możecie sobie ustawić, że nie można w nie kliknąć. Co to oznacza? Czasami podczas mikrowania możecie w grupę kontrolną niestety wejść. Jak jest ustawiona normalnie. Zauważmy sobie. No to mikruję. Przypisałem to, co trzeba. Przypisałem znowu. Czemu to się przypisuje? Ja nie chciałem tego przypisywać. No właśnie. Czyli ustawienie unclickable jest chyba najlepszym pomysłem w tej chwili. Zapytacie się, jak dodawać te grupy kontrolne? O tym porozmawiamy zapewne w innym odcinku. Kolejna rzecz. Opcje socjalne całkowicie bez znaczenia tak naprawdę dla nas. Autogen Arcade? Nie, Arcade nie chce. Czaty i tym podobne rzeczy. Timestamps, czyli o której godzinie ktoś do Was napisał. Observe and Replay, to nie powinno Was bardzo interesować. Tutaj się wybiera, jak się... To jest ważne dla casterów. Więc to są te podstawy, które powinniście ustawić sobie w grze. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych opcji. Następna rzecz, o której za chwilę porozmawiamy, w sumie o tym robiłem chyba jak robiliśmy Legacy of the Void, to jest używanie skrótów klawiszowych. Nie będziemy jeszcze o grupach rozmawiali, bo nie ma sensu, ale za chwileczkę. Używanie skrótów klawiszowych. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, chciałbym, biorę probkę i teraz robimy tak. Chcę wydać probce rozkaz, żeby ona coś wybudowała. No to jadę tą probą. Naciskam tutaj, w dół. Potem naciskam Forge. I jeden klik. Okej, trochę wolno to zrobiłem. Zróbmy to w sposób normalny. Jak najszybciej tylko będę potrafił. Jest, wydane. Trochę długo to trwało, co nie? Ale jeżeli zrobię to w sposób następujący, trwało to o wiele szybciej, prawda? Kiedy użyłem skrótów klawiszowych. A, jestem atakowany. Skróty klawiszowe dla dużej ilości nowych graczy są bardzo, bardzo upierdliwe. Bądźmy sobie szczerzy, nie pamiętają ich, dlatego warto jest mieć włączoną tutaj po stronie prawej tą ściągawkę. Było to w gameplay i to było gdzieś tutaj. Nie pamiętam dokładnie gdzie, ale gdzieś tutaj to powinno być. Okej, oślepłem. Skróty są ekstremalnie dla Was ważne. Bez skrótów nie ma opcji, żebyście grali powyżej, powiedzmy sobie, tego złota. Do złota może się dostaniecie bez skrótów, ale to by było na tyle. Skróty są oczywiście potrzebne do wydawania rozkazów naszym jednostkom, więc przyjrzyjmy się standardowym. Naciskamy prawym klawiszem myszy, on sobie gdzieś pięknie idzie. Naciskamy jednak A i lewym wydany jest rozkaz ataku. To oznacza, że jeżeli przeciwnik będzie w polu widzenia i rażenia naszych jednostek, one go zaatakują. Przemieszczanie armii po mapie powinno być zawsze robione na aimowie. Dlaczego? Bo nie chcecie stracić jednostek, po prostu nie zauważycie, co się działo i tracicie wszystko. Coś popsułem na diabła. Nie. To jest raz. Następna rzecz. Hold. Hold oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli zobaczymy, gdzie przeciwnik zostanie zauważony, nie pobiegniemy do niego, na przykład nie pobiegniemy przytulić Banelinga, po prostu będzie stał. Jeżeli będzie mógł się walczyć, to oczywiście będzie walczył. Następna rzecz to S, czyli zatrzymanie się. Zatrzymanie również oznacza zatrzymanie w danym momencie. Wypakujemy jednostki z Warprisma, nie chcemy, jak to przerwać wypakowanie, naciskamy S i on się zatrzyma.
No i kolejna, ostatnia rzecz, sposoby skrótów klawiszowych to P, czyli patrolowanie. Przemieszczamy się z jednego miejsca na drugie i w tym momencie, jeżeli przeciwnik gdzieś tu się pojawi, rzucimy się go zaatakować. Więc to są podstawowe skróty jednostek. Wszystkie jednostki mają coś takiego. Dobra, Overlord nie ma attack move. Następnie, w zależności od tego, jaką rasą gramy, jakie mamy jednostki, mamy skróty do upgrade'ów. Aha, Overlord chce mnie zaatakować. I zauważcie, jak dosyć szybko miałem możliwość stworzenia tych dwóch stalków. Wyobraźmy sobie sytuację, że... Aha. Uwaga, uwaga, tu jest changeling, prawda? Mamy dwie opcje, żeby changelinga zabić. Albo wydać rozkaz atak, tylko atak mów nie zadziała, na niego wciąć atak, ale może być niechcąco taki mini fail, że zaatakujemy swojego złota i on ginie! Hold, stop. Ale jest inna opcja. Naciskamy prawym na niego i on zostanie zabity. Zobaczcie, jak szybko udało mu się wezwać jednostki z Warpgate'ów. W jaki sposób? Wszystkie Warpgate'y zawsze przyzywane są po W. Możemy tu po lewej sensie nacisnąć, wtedy wziąć stalka, raz, dwa, wezwać, potem ruszyć, nacisnąć na jednostkę przeciwnika i kazać ją zaatakować. A możemy zrobić W i nacisnąć, i wtedy pojawia nam się menu, jakie jednostki chcemy. I po prostu zrobić... O, w środku jedna gniska się pojawiła. Sprawa jest prosta. Trzymamy shift. Trzymamy shift i wzywamy wtedy parę jednostek. Tylko oczywiście Emil się zablokował, jak to na Emila zwykle bywa. Za chwilę o tym powiem. Kolejne supply depot są potrzebne. Nie supply depot, a pylony są potrzebne. Więc przyzywanie jednostek w tym momencie z shiftem. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, jak ważne jest nauczenie się skrótów klawiszowych. W zależności od swojej rasy musicie je pamiętać. Nie ma takiej opcji. Teraz o wszystkich nie będziemy mówili. Są czasami jakieś małe niuanse, o których warto pamiętać, ale każda ta jednostka ma coś ważnego. Mamy możliwość blinkowania, no, robienie czegoś takiego, no nie wiem, teraz możliwość tego zrobienia. To była prawdziwa miazga. Trzeba trzymać więc B na klawiaturze i skaczemy. Przyzywanie jednostek jedna za drugą. Trzymamy shift i wtedy przyzywamy daną jednostkę z shiftem. A propos shiftu, jest to bardzo przyjemny klawisz. Dlaczego? Z banalnego powodu. Dzięki temu, że mamy shift, możemy zakolejkować rozkazy. Zauważcie, że właśnie zakolejkowałem parę rozkazów. Zakolejkowałem rozkaz przemieszczania się, potem zakolejkowałem rozkaz ataku, więc jeżeli tutaj przeciwnik by się znalazł, byłby atak, a na sam koniec zakolejkowałem rozkaz patrolowania. Za chwilę dostanę oczopląsu przez te stalki. Potem rozkaz jest patrolowania i to zostało zapamiętane. Tak samo jest to ważne w momencie, w którym budujemy coś. U Zerga to nie jest ważne, lub Protosa i Terana bardzo. Wyobraźmy sobie, chcemy wybudować dwa pylony i chcemy, żeby jednostka nam wróciła. Wydaliśmy te rozkazy z shiftem. O, jestem atakowany. Co się stało? Dwa pylony wybudowane i proba wróciła nam grzecznie do bazy. To jest kolejny changeling. I proba wróciła nam grzecznie do bazy. Co miała wybudować, to wybudowała. I znowu z shiftem. Tylko co się stało? Ja pamiętałem skróty klawiszowe. Naciskam B. Naciskam G. Jak nacisnę tylko raz bez shifta, to on wybuduje i nic nie zrobi. Ale jeżeli nacisnę B, G i shift, on zakolejkuje rozkazy i potem shift na linię wydobycia i grzecznie sobie tam wracamy. Prawda, że fajne? No dobrze. Skoro już powiedzieliśmy o cudownym shifcie, chciałbym też powiedzieć wam o jednej rzeczy. Broń Boże, oduczcie się trzymania shiftu i zrzucania force fieldów. Najgorsza rzecz na świecie to może być, w szczególności jeżeli będziecie przemieszczali się. Bardzo często popełnia się multum błędów, że na przykład za blisko, za daleko każecie podejść i dopiero force field i zanim on nie tam podejdzie, dopiero z tego force fielda, więc nie. Shift i force field to jest zły pomysł. O protosach, o poszczególnych rasach będziemy jeszcze rozmawiali. W tej chwili rozmawiamy o tych podstawowych rzeczach dla każdej. Raz. O, gate nam się otworzyły.
Zauważyliście, może tutaj u dołu mam coś takiego jak grupy kontrolne. No właśnie, czas o nich porozmawiać. Jak u mnie zwykle to wygląda? Zwykle pod czwórką mam swoje główne budynki, czyli Nexusy. Jak się tworzy grupy kontrolne? Shift i 4 w danym momencie. Shift i 4, zaznaczamy jednostki i czwórka. I czwórka z shiftem. I czwórka. I czwóreczka, prawda? I wtedy wszystko jest podpięte. Jak coś usunąć? To już będzie bardziej, dla bardziej zaawansowanych, porozmawiamy o tym. I tak to wygląda. Dlaczego to jest ważne? Sprawa jest prosta. Ja sobie teraz zrobimy to tak. Naciskam 4. Wyobraźmy sobie, że jestem gdzieś tutaj, walczę sobie. Och, ach, walczę ze sobą, prawda? Walczę ze sobą, ale muszę szybko wyprodukować jednostki. Więc zanim będę walczył, muszę skoczyć tu i dopiero nacisnę dwa razy, o Jezu, i w tym momencie moja armia została zabita. Ale jeżeli podczas walki mam chwilę przerwy, dosłownie nacisnę 4, obydwa Nexusy są zaznaczone, przy czym ten jest contaminated, jest zanieczyszczony przez Zerga, nacisnę 4, mam dostęp od razu do swoich możliwości produkcyjnych. Jest to bardzo, bardzo ważne, grając Protossem, Zergiem, każdymi rasami. No dobrze, ale co dalej? Wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja, że chciałbym podzielić swoją armię. Zaznaczam wszystkie stalki, pod jedynką mam je ustawione, pod dwójką mam armię naziemną i w tym momencie, naciskając 1, wydaję rozkaz stalkom, naciskając 2, wydaję rozkaz drugiej grupie kontrolnej. Jest to ważne w momencie, w którym pod jedną z grup kontrolnych mamy ustawionych tak zwanych kasterów. Najczęściej jest to trzecia grupa dla nich. Trójką. Bardzo często ludzie tak ustawiają. Ale to co gracz, to inne ustawienia. Są gracze, którzy na przykład pod jedynką ustawiają sobie główne budynki. No dobra. Więc to jest to. Co to mi daje? Dzięki temu mogę wydać, wyobraźmy sobie, że to jest multum stalków, multum mutalisków, mogę wydać rozkaz ataku stalkami, a dwójka sobie grzecznie ucieka w tym czasie. No, dajmy jakąś ekspę. No, co ja robię? A reszta sobie ucieka. Do tego wszystkiego, jeżeli mamy wszystkie jednostki zaznaczone, możemy mieć problem z przeskakiwaniem między umiejętnościami. Można to zrobić spacją, ale uwaga, zauważam teraz wszystkie jednostki zaznaczone spacją, trochę czasu to trwa, prawda, zanim znajdę. A nie lepiej jest po prostu nacisnąć jedynkę i mieć centry? Nie lepiej jest nacisnąć w tym momencie drugą grupę kontrolną, gdzie są zaznaczone wszystkie adepty i dodać? Dodajemy w sposób banalny. Zaznaczamy jednostki, które chcemy i potem kontrol 1. Jest tak zwany guzik F2. Którego ja bardzo wam odradzam. Miałem go podpiętego w trochę innym miejscu. O, widzicie? Chodu, chłopaki! Część armii ucieka na dół, część armii biegnie na górę. Dlaczego wam go odradzam? Miałem go tutaj podpiętego pod inny znak. Ponieważ jest to bardzo zły nawyk. Ja już się go nauczyłem i on zbiera nam wszystkie jednostki, które posiadamy, mobilne. Ogólnie nie mobilne, a takie są agresywne. I, tak właśnie widzieliście teraz, co zrobiłem. I co się wtedy dzieje? No, och, ty chamie bez szkoły. Jak tak przyzywać jednostki? Z czasem wam powiem. No, to jest chamstwo. I wtedy zaznaczamy wszystko. Ale wyobraźmy sobie, że zostawiliśmy jakieś jednostki do obrony naszych baz. One zostaną zaznaczone. Wyobraźmy sobie, że gdzieś obserwery są ustawione. Jeżeli naciśniemy F2, wszystko będzie zaznaczone. Jeżeli podepniemy to pod grupę, to wtedy wszystko nam tutaj się przemieści. Nie używajcie F2. Najlepiej wyłączcie możliwość używania F2. Opcje, hotkeys i global. To gdzieś tu powinno być. Ja miałem włączone to. Warping, Idle Workers, gdzieś to jest tutaj. Szukajcie pod F2 i po prostu to wyłączcie. Nie chcecie mieć tego. No dobrze. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy o tych podstawowych rzeczach. Została nam już do opowiedzenia tylko i wyłącznie jedna sprawa. Czy mi się wydaje, czy to jest changeling? To był changeling. Została już tylko i wyłącznie jedna sprawa. Grupy kontrolne są. Pod jedynką część może być cała armia, pod dwójką mogą być na przykład tylko adepci, pod trójką kasterzy, czyli na przykład centry albo Emile, różnego rodzaju.
Grupy dodajemy trzymając, zaznaczając dane jednostki i Ctrl 2. I Ctrl, trzymamy guzik Ctrl i wtedy, klawisz Ctrl i wtedy dwójkę. I to jest to. Bym poopowiadał jeszcze o bardziej zaawansowanych opcjach, ale nie chcę was zgubić, bo i tak jest tego wszystkiego dosyć dużo do opowiedzenia. Ostatnia bardzo ważna rzecz to jest ustawianie ekranu. Proszę państwa, przeskakiwanie pomiędzy zapamiętanymi miejscami na mapie. Wchodzimy w opcje, wchodzimy w hotkeye, idziemy w rzeczy globalne i jest tutaj kamera. W kamerze mamy tutaj utwórz lokalizację. Ja mam wszystko ustawione od jedynki. Normalnie jest to chyba od F4. Stwórz lokalizację. Trzymasz Ctrl i F1. Pierwsza lokalizacja, druga Ctrl F2, trzecia Ctrl F3, czwarta Ctrl F4. Cztery lokalizacje w 100% wam wystarczą. Czym są te lokalizacje? Wyobraźmy sobie, że tutaj coś robię, ale muszę szybko wrócić do bazy, bo jestem jestem atakowany. Mogę to robić tak i szybko. O, tutaj jestem. O ile na minimapę, za to jeszcze jest pół biedy. Gorzej, gdybym robił coś takiego. To już jest katastrofa. Możemy ustawić sobie lokalizację w danym miejscu. Zawsze, ale to zawsze, Nexus albo główny, wasz main powinien być ustawiony pod Ctrl F1. Jeżeli zmienicie ustawienie, jak wcześniej powiedziałem. Wasza naturalna ekspansja zwykle to jest Ctrl F2. Trzecia baza Ctrl F3. Ctrl F4 to może być na... Zniszczyłem sobie pylona. To może być na przykład jakiś proxy pylon pod F4. I co to oznacza? To oznacza, że... Ach, jestem w jedynce. Dobra, kończą mi się minerały. Szybko. Kończą mi się minerały do wydobycia. Szybko przeskakuję pod trójkę, przerzucam te jednostki, jestem atakowany. Mogę skakać między tymi lokalizacjami. I zawsze ustawiajcie sobie, żeby to było na środku. Czyli mamy dane nie w lokalizacji, na przykład w ten sposób. Ojejku, tu coś się dziwnie dzieje. Nie, zawsze na środek. Jak się wycentrować? Sprawa prosta. Naciskamy na Nexus lub inny budynek. Naciskamy sobie potem typ pana egzekutora raz. Jesteśmy ustawieni idealnie na środku. Możecie sobie ustawić na przykład pod Forge'em. Macie czwartą lokalizację, czyli czwórka i wtedy wiecie, czy są upgrade'y. Prawda? Banalnie prosta sprawa. No ale dobra, my sobie tutaj pogadaliśmy. Czas zaatakować tego zerga. Tak, ustawiłem grę sobie na easy. To są te podstawowe rzeczy, które powinniście wiedzieć, siadając do StarCrafta 2. Osoby, które trochę więcej już tą grę znają, no zapewne będą strasznie się nudziły przy tym odcinku. Albo się wynudziły, no ale to jest dla całkowicie początkujących graczy. W kolejnych odcinkach opowiemy trochę więcej na temat grania poszczególnymi rasami, bardziej zaawansowane skróty klawiszowe, bo uwierzcie mi, takie są, będą później. Nie chciałem to już pokazywać, jak dodawać, odejmować z grupy, bo obawiam się, to może być trochę za dużo, jak na pierwszy raz. No i najważniejsza rzecz, jeżeli gracie na wersji amerykańskiej, /enter/, słuchajcie, dance i it's boogie! Macarena, GG, pisze komputer. Nie, ja cię chcę zabić. Tak, komputer pisze GG. Jeszcze było kiedyś... Nie, to nie działa. Możecie oczywiście mieć wersję polską, wpisujecie taniec. Jeżeli chcielibyście zaznaczyć wszystkie jednostki danego typu, robicie to w sposób następujący. Trzymacie Ctrl i daną jednostkę zaznaczyć, którą macie oczywiście w polu widzenia. Mordujemy. O. Trochę zlamił ten zer. Proszę państwa, to było na tyle w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że parę rzeczy wam rozjaśniłem. Mam nadzieję, że pomoże wam to, co pokazałem. W następnych odcinkach porozmawiamy trochę na temat może kompozycji, jaką powinniście mieć. A tak naprawdę o tych podstawowych rzeczach będziemy na dzień dobry rozmawiali, bo to jest ważne. Czyli podsumujmy pierwszy odcinek, ustawcie sobie rzeczy w opcjach, tak aby było wam oczywiście jak najwygodniej i byście widzieli jak najwięcej. Granie na ultra, ja wiem, że co niektórzy chcą sobie pograć, nie grajcie tego, jeżeli chcecie grać na ladderze, uwierzcie mi, strasznie dużo rzeczy wam będzie znikało. Ustawienia menu już opisaliśmy. Skróty klawiszowe, musicie się ich nauczyć na pamięć, bez patrzenia na to, co się dzieje na
ściągawkę. Zostawcie sobie ściągawkę oczywiście otwartą, jest to przydatna rzecz. Co jeszcze? Grupy kontrolne, lokalizacje na mapie. No i to by było chyba na tyle w tym pierwszym odcinku. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. Dla tych bardziej średnio zaawansowanych, bo ci bardziej zaawansowani to się ze mnie nabijają. Będziemy mieli kiedyś inne odcinki. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć i sorry, że jest tylko 30 fpsów. Zapomniałem to zmienić. Na razie.